Widać na kanale Czarny Sport w krótkim materiale informacyjnym o transferach. Zaczynamy o Adrianie Miedzińskim, który oficjalnie potwierdził, że wraca do Torunia. Będzie on tam się ścigał. Między innymi z Tobiaszem Musielakiem, który również zapowiedział, że w przyszłym roku ścigać się będzie w barwach Apatora. Wiemy, że Grisza zostaje w Motorze. Jednak prezes Falubazu przyznaje, że miał na niego chrapkę, tak samo jak na Mikela Mikkelsena. Relacje Duńczyka z Motorem są dobre, więc raczej zostanie on tam na następny sezon. Piotr Petrasiewicz w przyszłym roku będzie ścigał się dalej w barwach Falubazu, podobnie jak Martin Waculik. Będzie się ścigał w barwach Falubazu drugi rok z rzędu. Kolejny spektakularny transfer to Antonio Lindbeck do Falubazu Zielona Góra. Jakub Miśkowiak zostaje we Włókniarzu Częstochowa na rok następny. A propos Włókniarza, gdzie kiedyś jeździł Andreas Liager. Andreasem podobno interesowali się działacze Polonii Bydgoszcz. Tak samo jak młodziutkim juniorem Falubazu Zielona Góra, Mateuszem Tonderem. Kevin Wolbert i Niklas Porsing oficjalnie w PSŻ-cie Poznań. Dimitri Bercz zostaje w Polonii Bydgoszcz. Nikolaj Klint, Grzegorz Walasek oraz Tomasz Gapiński oficjalnie zostają w Ostrowi Ostrów Wielkopolski. W ich barwach będzie ścigał się również nowy nabytek, Rafał Okoniewski. Do tego w przyszłym roku Michał Gruchalski zapowiedział, że będzie się ścigał w barwach Unitarnów. Na koniec w barwach Wilki Krosno ścigać się będą Damian Druszcz, Wadim Tarasienko czy Eduard Krczmar. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Na razie, cześć.